Czy Radosław Jurczak jest świadom tegorocznego stulecia urodzin Stanisława Lema? Nawet jeżeli tak, ostentacyjnie ten fakt ignoruje. Książka jest niezbitym dowodem na to, że jego poetyckie rozważania futurologiczne błąkają się gdzieś w odległych galaktykach, w których o Lemie się jak najbardziej pamięta, ale koncept urodzin jest już kompletnie niezrozumiały. 2048. Serwerowni YouTube'a. Każde nagranie z egzekucji zamieni w losowy filmik z kotkiem w Ultra HD. Każde nagranie Jordana Petersona w 11-godzinny cover Franka Sinatry. Na wydrążonych, słodkich ziemniakach. Zapełni i zaleje światło. I śmierć nie będzie rządzić nami. I przemienione będą wszystkie całodobowe transmisje z maratonów panierowania mango. I wszyscy menadżerowie średniego i wyższego szczebla ze Skype'em wydrukowanym pod powieki. Martwi i nadzy, jako memy. I osłoni ich światło. I napełni ich światło. I napełni ich światło i u stóp i dłoni nosić będą światło. I filtrów błękitu już nie będzie. I śmierć nie będzie rządzić nami. I śmierć nie będzie rządzić nami. I śmierć nie będzie rządzić nami.